Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod tytułem Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla, nic złego nie zrobi nikomu. Organizatorem konkursu jest komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Przy udziale dyrektorów wydziałów zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. I taki konkurs odbywa się najpierw na etapie gminy, potem na poziomie powiatu, potem na poziomie województwa i najlepsze prace na poziomie kraju są oceniane już właśnie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży, podzielonych na cztery grupy. Dzieci ze szkół podstawowych z klas 1-3. I druga grupa to dzieci starsze klasy 4-6 i trzecia grupa uczniowie gimnazjum i czwarta grupa to są uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków terapeutycznych i u nas ta czwarta grupa nie brała udziału. Z pozostałych trzech grup jednak prac wpłynęło bardzo wiele. Z jednej grupy niestety prace nie zostały z tej najmłodszej zakwalifikowane, ponieważ nie były związane z tematem. Były ogólnie o pracy strażaków, ale nie związane z tym hasłem, które było właśnie, dotyczyło tego konkursu. Miał on na celu przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, jak niebezpieczny jest czad. Uczniowie w swoich pracach mieli przedstawić zagrożenia płynące z obecności tlenku węgla oraz skuteczność i konieczność montowania w domach czujek czadu. Dziś odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. W najbliższy piątek i sobotę przy Parku Konstytucji 3 Maja ustawione zostaną trzy namioty z wirtualnymi atrakcjami. Ich zadaniem jest edukacja i promowanie funduszy europejskich. Namioty montowane są w ramach akcji Fundusze Europejskie Polska Korzysta, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ogólnie można powiedzieć, że te działania mają wartość edukacyjno-poznawczą, to znaczy mają nam powiedzieć, jak Polska skorzystała ze środków unijnych, co zostało zrealizowane. Oprócz promowania funduszy europejskich, organizatorzy chcą sprawdzić świadomość mieszkańców w tym temacie. Będą konkursy wiedzy na temat Unii Europejskiej. Oczywiście impreza jest też adresowana do najmłodszych, jak tych troszeczkę starszych i tych najstarszych, ponieważ będzie można brać w różnych rodzajach działania, typu eksperymenty naukowe, doświadczenia, będzie można zapoznać się z robotami różnego rodzaju, będzie można wziąć udział w wirtualnym spacerze po zamku wyremontowanym dzięki środkom Unii Europejskiej, będzie można pozjeżdżać ze stoku narciarskiego, ale to tylko też wirtualnie. Także czeka na wszystkich, czekają, no, myślę, że bardzo fajne atrakcje. Będzie z nich można korzystać w piątek i sobotę, 7 i 8 czerwca. W piątek od godziny 9 do godziny 19, tylko tutaj muszę powiedzieć, że w tych godzinach rannych do godziny 15 czas jest zarezerwowany dla grup zorganizowanych z różnych szkół, suwalskich szkół podstawowych. Natomiast wszyscy mieszkańcy Suwałk od godziny 15 do godziny 19 w piątek mogą przyjść i się tutaj naprawdę bawić i uczyć, a także w sobotę od godziny 9 do godziny 18. Także przez dwa dni będziemy mieli bardzo fajną imprezę tutaj w Parku Miejskim. Impreza finansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Wstęp do obiektów będzie bezpłatny. Miłośnicy dwóch kółek i Suwalszczyzny po raz kolejny mają szansę odkryć jej najpiękniejsze zakątki. Ruszyło 15 lato na rowerze z PTTK i WORD. 40 km Doliną Czarnej Hańczy. Tyle do przejechania mieli uczestnicy pierwszego w tym sezonie rajdu. Kolejne trasy będą coraz dłuższe. Ta impreza odbywa się co tydzień, w piątki w tym roku, zwykle około godziny 10, 9.45 lub 10, z Biurecka tutaj w PTTK na Kościuszki 37. Powitanie przewodnika przez przewodnika, opiekuna, no i jedziemy na trasę. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę przewodnika, ubezpieczenie i suchy prowiant. WORD zadbał o odpowiednie oznakowanie rowerzystów odblaskami. Pojechać może każdy, wystarczą tylko chęci i rower. To jest mój pierwszy rajd taki,
No i to dla mnie, bo to 40 km będziemy przejeżdżać, to nie jest na razie dla mnie za dużo. Wiek uczestników nie gra roli, tak samo jak doświadczenie, choć zdarzają się też weterani rowerowych wycieczek. Jeżdżę ogółem z patatakiem od 4 lat, interesuję się maratonami, jeżdżę z kolegami na różne maratony w Polsce. Lubię rower, to piłka nożna i rower to podstawa. Uczestnicy mówią, że jeżdżą, bo jest to zdrowe. Są też tacy kolarze, którym nawet choroba nie przeszkadza w rowerowych wycieczkach. Jakoś daję radę sobie, na co dzień też jeżdżę i także nie widzę problemu. Rower mam tak dostosowany, że hamulce są w nogach, nie przeszkadza tutaj. Rajdy ruszają w każdy piątek rano spod siedziby PTTK w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 37. Tam też można się zapisać i uiścić wpisowe 7 zł. Za tydzień trasa poprowadzi po pagórku. Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadziła znaki zakazujące parkowania dla osób, które nie są mieszkańcami osiedla Centrum. Mieszkańcom suwalskiego osiedla Centrum przeszkadzało, że z parkingów zlokalizowanych pod ich blokami korzystają głównie osoby udające się na bazar. Z tym problemem zgłosili się do administracji osiedla. Na wniosek mieszkańców spółdzielnia zleciła opracowanie organizacji ruchu na osiedlu Centrum. To jest to opracowanie w kwadracie ulic Sejneńska, Noniewicza, Dwernickiego, Utrata. Ponadto jeszcze 1 maja Waryńskiego, Konopnickiej i również Sejneńska. Pierwsze znaki zakazu już są ustawione. Obecnie są ustawione znaki przy budynkach Utrata 6, 1 maja 1, 3, 5, Sejneńska 15, Utrata 4a i 4b. Ograniczenie parkowania dla innych użytkowników niż mieszkańcy odbywa się w godzinach od 7 do 15 i w dni powszednie, od poniedziałku do soboty. Poza tymi godzinami z parkingów może korzystać każdy. Aby nie było wątpliwości, kto parkuje, spółdzielnia wprowadziła dla swoich mieszkańców tak zwane upoważnienia. To są tak zwane upoważnienia do parkowania. Wydajemy dla mieszkańców, którzy posiadają pojazd, czyli samochód osobowy, i innym mieszkańcom też, którzy przyjeżdżają do swoich bliskich czy kuzynów. Chodzi o to, gdzie są choroby, osoby starsze lub schorowane. Takie upoważnienie kosztuje 37 groszy. Zdanie mieszkańców osiedla na temat upoważnień są różne. Część z nich wykupiła zezwolenia, ale ich nie używa, bo uważa, że nie są potrzebne. Nikt bowiem nie kontroluje dokumentu i co za tym idzie, nie egzekwuje respektowania zakazu. Kierownik administracji osiedla Centrum nie orientuje się, czy mandaty już się posypały. Sejneńska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zamalowania polsko-litewskich tablic z nazwami miejscowości. Postępowanie dotyczyło zniszczenia mienia, które gmina Puńsk oszacowała na 1500 zł. Tablice w najbliższym czasie znów zostaną zamontowane, na razie wciąż są czyszczone. Powodem umorzenia tego śledztwa było po prostu niewykrycie sprawców jego popełnienia. Chciałbym tutaj dodać, że mimo umorzenia tego postępowania sprawa ta nadal pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania i w przypadku wyjścia na jaw nowych okoliczności śledztwo zostanie podjęte i kontynuowane. Pod koniec czerwca nieznani sprawcy pomalowali białą i czerwoną farbą 5 tablic z nazwami miejscowości na terenie gminy Puńsk. To tereny, gdzie znajdują się największe w kraju skupiska mniejszości litewskiej. 2 lata temu na tym samym terenie doszło do podobnego zdarzenia. Zniszczono wtedy 28 dwujęzycznych tablic. Prokuratura także umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. Konflikt o tor kartingowy poróżnił mieszkańców Suwałk. Po zamknięciu toru przy Zespole Szkół nr 6 powstał pomysł umiejscowienia nowego toru w Krzywulce na terenie byłej żwirowni. Jednak jego lokalizacja to kość niezgody suwalczan. Od sierpnia na ulicy Sikorskiego paliło się 6 aut. Radna Agnieszka Barszczewska pytała na sesji Rady Miasta, czy to zemsta za sprzeciw dotyczący budowy toru. Zwolennicy szybkiej jazdy chcą mieć obiecany tor. Natomiast mieszkańcy ulicy Sikorskiego, których od nowej lokalizacji dzielił tylko około 100 metrów, chcą mieć spokój i warunki do życia. Urząd miasta natomiast milczy na ten temat. Powstał protest, około 500 głosów sprzeciwu na ten temat. Spór narasta, są wybite szyby, płoną samochody.
Agnieszka Barszczewska pytała też, czy jest możliwe wskazanie innej lokalizacji toru i przy okazji załagodzenie konfliktu wśród mieszkańców. Pojawił się zdecydowany sprzeciw ze strony mieszkańców, którzy nie tylko mieszkają na osiedlu Zielona Górka, na ulicy Sikorskiego, tam w tej szeregówce, ale również z osiedla Północ, z Augustowa, z okolicznych wsi te podpisy były składane. Była zorganizowana akcja. Natomiast odległość od domów do tego potencjalnie, co może powstać, ale nie musi, jest nie 100 metrów, tylko w pół kilometra. A wobec tego no, to są różne wielkości. I z drugiej strony ten tor przy zespole szkół nr 6 został wyłączony z użytkowania i tam po prostu nikt na tym nie jeździ, mimo tego, że poniesione w owym czasie zostały jakieś nakłady na jego remont. Również 500 osób podpisało się pod petycją, aby tor w Krzywulce powstał. Widzę, że dwie grupy, ale myślę, że trzeba dialogu, trzeba porozumienia i trzeba przede wszystkim wyjaśnienia osobom, co, kiedy miałoby tam powstać ewentualnie, bo miasto nie będzie inwestowało w ten teren, bo to nie jest zadanie miast. A wobec tego myślę, że przyjdzie czas, to wtedy wystąpimy z jakąś inicjatywą z przeprowadzenia być może jakiejś debaty publicznej, bądź też przedstawimy własne propozycje, własne rozwiązania. Tego, czy tor będzie, czy też nie, dowiemy się dopiero w przyszłym roku. Wstępnie przewiduje się zorganizowanie debaty mieszkańców w tej sprawie w lutym lub w marcu. Mnóstwo sportowych emocji, ale również świetną zabawę i dużo śmiechu zafundowały sobie i opiekunom suwalskie maluchy. Wszystko w ramach 7. edycji Mistrzostw Przedszkolaków w piłce nożnej. Sportowa rywalizacja odbyła się na boisku przy szkole podstawowej nr 7. Organizatorem przede wszystkim jest Urząd Miasta, bo to odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Suwałk. Współorganizatorem jest przedszkole tutaj miejscowe, bodajże nr 3. Akademia Piłkarska Wigry Suwałki, Agencja Promocji Sportu Polski Sport. W mistrzostwach udział wzięło 9 suwalskich przedszkoli. Maluchy podzielono na 3 grupy. Zwycięzcy grupowych rozgrywek, przechodząc do finału, walczyli o pierwsze 3 pozycje. Najważniejsze, że dzieci się dobrze bawią, że są zaangażowane w grę i myślę, że no i przy tym no i to jest najważniejsze w tym wszystkim, aczkolwiek no jest kilku chłopców, którzy no, trenują u nas na co dzień w akademii, który widać jakieś różnice w stosunku do dzieci, które jeszcze gdzieś tam, no, że tak powiem, nie uczestniczą czynnie w uprawianiu sportu. Ale generalnie no, w tym wieku to jest poziom naprawdę bardzo wyrównany. Rywalizacja również była zacięta. Oprócz typowo sportowych emocji było dużo śmiechu i przede wszystkim dobra zabawa. To jest świetna reklama tej dyscypliny sportu i tej, albo aczkolwiek nawet każdej innej, żeby uprawiały dzieci sport. Naprawdę sport jednoczy. Sport nie tylko uczy rywalizacji, ale też zasad fair play. Pomaga dzieciom. Dzieci uczą się naprawdę, tak jak ja obserwuję też na swoich zajęciach, mam o rok starszymi od tych, to naprawdę uczą się samodzielności, bo większość nie umiała wiązać ani butów, ani założyć skarpetek, a kiedy już byliśmy na kilku tam turniejach, to naprawdę widać już postępy i potrafią same się ubrać, same, że tak powiem, zjeść nawet, bo niektórzy też z tym mają problem. I myślę, że to jest też dużą zachętą i przede wszystkim dla rodziców, żeby nie bali się przyprowadzić dzieci, bo to naprawdę to rozwija dziecko bardzo, bardzo mocno. W klasyfikacji generalnej najlepsze okazało się przedszkole nr 10. Najlepszym zawodnikiem meczu został Kuba Paszkowski, najlepszym strzelcem Kacper Reiterada, a bramkarzem Staś Skrocki. Tradycyjnie, jak co roku w szkole podstawowej w Nowej Wsi, dzieci zmierzyły się w konkursie jedzenia pączków oraz ciastek z bitą śmietaną. Można powiedzieć, że jesteśmy prekursorami tego jedzenia pączków i ciasteczek. No i tak, właśnie słyszałem, że w Poznaniu, ale to w Poznaniu są osoby dorosłe, tak? A my tutaj się bawimy, to jest u nas jest szkoła podstawowa. Rekord szkoły wynosi 14 pączków.
Myślę, że rekord będzie na pewno długo będzie tutaj, będzie niepobity długo, bo wtedy Zbyszek naprawdę wyśrubował ten rekord bardzo wysoki. Jak podkreśla Marcin Czyżyk, dzieciom nie chodzi o bicie rekordów, a o dobrą zabawę i świetną atmosferę. My ogólnie, wiadomo, tutaj też głównie nie chodzi o bicie rekordów, tylko też o zabawę, no nie? I naprawdę dzieci tu się przygotowują, jak to się mówi, mają swoich trenerów i naprawdę tu można powiedzieć, że już u nas w szkole to jest tradycja. Zeszłoroczny zwycięzca w jedzeniu pączków uważa, że gdyby tylko miał czas, mógłby zjeść ich o wiele więcej. 10, 15. Radek uważa, że w tym roku również. Nie ma za dużego konkurenta. I się nie mylił, bo i w tym roku udało mu się wygrać. W ciągu 5 minut zjadł on prawie 8 pączków. Natomiast w konkursie jedzenia ciastek wygrał Michał z 6 klasy, który zjadł je najszybciej, nie używając rąk. Ta urocza i smakowita coroczna impreza jest możliwa dzięki piekarni Cymes, która dostarcza nieodpłatnie na konkurs zarówno ciasteczka, jak i tradycyjne pączki.